Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, będziemy płynąć na wyspę Koron. A jak nie pójdzie, to nie popłyniemy. Planu B nie ma. Znaczy jest, że jedziemy. Pewnie znowu będzie ciepło. Jest jakoś tak, chwila 20 czy 30. Wcześniej normalnie. Hotel nam zabukował bilety, bo wszystko by przydane na 2 dni w przód, znaczy na 2 kursy w przód. Byśmy musieli tutaj zostać jeszcze przez 4 dni. Więc chyba mamy farta, to się okaże za chwilę. Nie wiem jak ten synek to trzyma na głowie. No ta łódka nie jest na 80 osób raczej na boje. Ale ma ten... Ma czubki jakieś i w ogóle... Ona już wtedy... Ona już ledwo pływa. Ważne, żeby wyborność się zgadzała na pozytywną. Jak wyborność się zgadza, to się łódka nie zatopi tak łatwo. Chyba, że będzie neutralna, to wtedy będzie łódź podwodna. Ale fajnie. Będziemy siedzieć na zicach? Nie wiem. Tak mi się zdaje. No widzę, że nie ma, więc trzeba się gdzieś pierdolić chyba. Filipińskie standardy morskie. Mamy ten szansę doświadczyć światowej klasy filipińskiej. Mam nadzieję, że wyporność łódki dalej jest pozytywna. Ale nie wygląda, żebyśmy się zanurzali dalej. Już jest przynajmniej 2 razy tyle ludzi, ile powinno być, a na drogę czeka jeszcze z 20. Ale nie przewożą zwierzyny. Ani nic takiego. Jeszcze. Ważne, żebyśmy dopłynęli do celu. Wypływamy i kazali nam ściągać kapoki. Podobno za dużo miejsca zajmują chyba. I ludziom po prostu nie wygodnie. Po co ci kapoki? Chociaż będziesz ci przeszkadzał w wyskoczeniu przez okno. Chyba już dopływamy, od pół godziny widzimy jakąś wyspę i jest ładna. Jest ładna? Jest bardzo ładna. Może spotkasz wyspę. 6 godzin siedzenia na dupie. W tłoku. Aż zgłodniałem z tego wszystkiego. Daj tam taki głos. Kurde, z rączką nawet, widziałaś? Pierona. That's for us. Thank you. Thank you.
Ada stwierdziła, że ciulu litra na raz. Może gdyby w takich butelkach sprzedali piwo. No, literkowy browarek. W Polsce litrowe takie są tylko w plastikowych, nie? I nie są najlepsze, te chyba też, no. No nie. Muszę przyznać, że mogę zliczyć na palcach browary, które wypiłem podczas ostatnich 3 miesięcy czy 4. No. I nie mam ochoty nawet. Teraz mam, bo nie wiem czemu w sumie. Bo zobaczyłem reklamę. Wymagania na kasjerkę. Nie można mieć typa i trzeba skończyć szkołę, żeby móc sprzedawać browar lokalnym żulom i turystom. Ciężki żywot na koronie, na Filipinach. Gdyby to Szwedzi zobaczyli to ogłoszenie, to by ociepieli. Nie dość, że baby chcą tylko, to jeszcze single. Może w sensie, że pojedyncza, a nie... Nie, bo dwie chcą. Dwa w nawiasie jest. Nie ma noteli. No i chcesz dalej iść? Ciekawa rzecz, cygarety sprzedają na sztuki w sklepach. Można sobie zapalić w sklepie zapalniczką ze sznurka. Jeden cygaret kosztuje... Myślę. 20 groszy cygaret kosztuje? A ile to jest napisane? A chuj wi, nie wiem. Znaczy się, nie wiem. 2,50 peso. Ada ma choco gastro. Prawie być płyn, ręce się trzęsą. No byś. Jest. Coś koło środy chyba. W każdym razie godzina około 12. To może też wyniesę. A my wyjeżdżamy na rower. Wczoraj wypiliśmy pierwszy raz. Od długiego czasu. Z 2 litry piwa. I się nawaliliśmy. Normalnie tak głowa się słaba zrobiła po tym jeżdżeniu. A dzisiaj jedziemy tylko 34 km. Kawalątek mały. Chyba pierwszy konkretny deszcz. No, jak idziemy na rowerze, to tak. O. Taki czarny chmury. Mamy jeszcze 10-15 km. I krótką techniczną przerwę, aż się chmura wychmurzy. Może banana sobie zjemy. Może banana sobie zjemy nawet. I ciasteczko. I ciasteczko. I wody też się napijemy. Hej. W sumie tutaj same takie chatki z gówna stoją prawie po drodze, znaczy się z bambusa. Takie jakby lepianki, dlatego tak wulgarnie je nazywam. Więc chyba tutaj się nie przejmują budowlanką zbytnio. Takie specjały mamy. Chyba trochę moczy. Wszędzie. Nie wiem. Tak samo tu pada jak tam. Może nawet gorzej. Wszystko ładnie pachnie oprócz mojej koszulki po deszczu. Ja koszulkę nigdy nie. Thank you.
jeszcze tu jesteśmy i tak się tu patrzymy. Na małym molu, jak się ta miejscowość nazywa? Conception. Conception. Nie wiem skąd oni to nazwa, czyli pewnie jakaś postchrześcijańska. No, to nie jest od swojego księcia Jezusa. Słońce powoli zachodzi i jest przyjemnie wietrznie i wietrze właśnie pachy, żeby nie było. Wietrze właśnie pachy, żeby nie było, że śmierdzą. Robisz? Śpimy w chatce z prześcieradłem. Mamy nad sobą dziurawy daw. Prześcieradło. No dobra, firankę. Moskitier. Znaczy się, żeby komary nie wpieprzały się do nas. Słychać świerszcze i świerszcze. Coś jeszcze słychać? Myślę, że jeszcze nie jest otwieranych słodyczy przez lata. Na które nam mówiliśmy mu zresztą. Bo powiedział, że mamy dzisiaj okres, więc musimy takie wiedzieć. Jaki on jest kochany, nie? Będziemy oglądać patriotyczne polskie filmy. Żeby nie zapomnieć, skąd jesteśmy.